Ja cię kręcę. To pierwszy raz, jak Wednesday płacze. Chyba trzeba ją do lekarza zapisać. Zdecydowanie, Gomez. Zdecydowanie. Mamo, to będzie można go zjeść? Pak, zdaj, ty durniu, nasza rodzina już od 2 pokoleń ludzi, co ty sobie w ogóle wyobrażasz, grubasie? Ej, nie nazywaj mnie tak. Jeszcze raz coś złego powiesz na Luferka, to ci... nie wiem, co zrobię. No to co? Wybieramy dla niego trumienkę? Tato, on żyje! O co ci chodzi? Żadnej trumienki nie będzie! No nie powiedziałbym. Och, straj, bo zaraz do ciebie znajdę trumnę. Ja mam zarezerwowaną od urodzenia, o co ci chodzi? Ej, zauważyliście to? O, mamo. On nie ma rany. Rzeczywiście nie ma rany. A miał, jak ja wbijałam szablę, o co chodzi? Ciekawe, czy się odrodzi jako zombie. Tato! A miał taką serię, nazywała się Żywa... Zaraz ty będziesz żywą śmiercią. Ciekawe, czy będzie wilkołakiem. Może zombiakiem? Mamo, tato, to wy! Wiesz, że robimy polowanie na zombiaków. No i co z tego, jak Luferek będzie zombiakiem, to wtedy nie zrobimy na niego polowania, rozumiesz? Szkoda. Co się stało? Czy ja jestem w trumnie? Gomez, bierz siekierę, to zombie! Zaraz mu rozwalę ten łeb. On gada. O, to ja! Co to? Martwystał. Jak Jezus 2000 lat temu. Dokładnie. Lufer? Co tu się dzieje? Ty mnie podziurawiłaś i... Nie masz żadnej rany, Lufer, to właśnie jest strasznie dziwne. W ogóle przygotowaliśmy ci nakropki, możesz sobie wybrać i 20% taniej, bo to od naszej firmy. Tylko że ta jest zajęta, bo jest już na jutro jedzie, to masz wybrać tą i tą. Nie będę żadnego nagrobku wybierał, dlaczego jestem w trumnie? Co tu się dzieje? Ej! Luferku, to jest bardzo dziwna sytuacja, ale no jakby to powiedzieć, ty... No, umarłeś. Ja umarłem? Tak, nigdy ty. W życiu! Rąsia, czemu ich nie broni? Ja myślałem, że Rąsia jest racjonalna, on se stoi i patrzy i ten... Dlaczego jestem w trumnie? Zwariowana rodzina, ja cię... A no super! Super, przygotowaliście super cały pogrzeb na... Nie. Martyna, w sensie Wednesday, ja stąd idę, Nie. Ja idę do swojego domu, gdzie są moje rzeczy? Nie, stój! Lufer, ja to się dzieje? Ja to tłumaczę, no bo ja ciebie dźgnęłam niechcący podczas tego, jak walczyliśmy, bo ty mnie wziąłeś tą swoją siecią i ja w ciebie tak biegłam niechcący i się ciebie przydrobiłam, miałeś dziurę tutaj, ale już jej nie masz i żyjesz i właśnie baliśmy się, że nie żyjesz, no bo nie żyłeś przez chwilę. W sensie ja się bałam, oni się nie bali, no bo oni się cieszą, jak jest pogrzeb, ale naprawdę bałam się o ciebie. Ja cię kręcę, Wednesday! Dlaczego w ogóle włożyliście mnie do trumny? Taką tradycję, no. W ogóle mam teorię, że żyjesz dzięki temu symbiontowi, że to on właśnie wyleczył twoją ranę. Nie, to żaden symbiont, słuchaj. Nie mam żadnego symbionta w sobie, nie czuję tego, że miał. Nie mam tego symbionta. Masz, Lufer. Nie mam żadnego symbionta. W sumie jak mam to wolne, to może w Pokemony zagram. Tak się na lekcję spóźnię, tak się nic nie stanie. Dajesz! Zdzidy! Zagona! Co to za odgłos? Witaj, Mr. Tolmaju. Pamiętasz mnie? Nie bardzo. To ci pokażę moją twarz. Eddie Brock, co się stało? Wyglądasz jak ewolucja Gengara. Co? Jakiego Gengara? Co ty gadasz? Mam do ciebie jedno zasadnicze pytanie. Jak czy Gengar ma ewolucję? Nie pamiętam. Jak będziesz sobie tak żartował, to cię zgniotę i odgryzę głowę, rozumiesz? Ej, to niehumanitarne. Gdzie jest twój najlepszy uczeń, Luferek? Skąd mam wiedzieć? Jesteś dyrektorem. Wiesz o każdym uczniu. Nie mam zielonego pojęcia. Nie. Gdzie jest Luferek? No mówię, że nie wiem. Jeżeli dowiem się, że jednak wiedziałeś, to wrócę tutaj. Jak wrócisz, to będę miał pokebola i cię złapę. Nie wiesz, kim jestem. Wiem jedno. Powinieneś coś na tą chrypę wziąć. Ej, nie. Najpierw zainwestuj w tiktaki, bo ci jedzie. A potem w blendamet, bo masz takie żółte zęby. Co za dureń. Dowiem się od jego klasy. Drodzy uczniowie, powiedzcie mi teraz, jaką piosenkę słucha się o czas resuscytacji serca. Ja wiem, powiedzieć, proszę. Ja chcę. Wybieram Pokemona, ciebie Pikachu, a raczej Snorlax. O, to ja bym dał do ratowania zielone 2 od Paliona. A czemu się śmiejecie? O co chodzi? Dobrze, kto teraz? Ja chcę. Dawaj, żono Aquamena! Nie masz strzał od Luferka! Zwariowałaś? Nie będziemy takiej muzyki puszczać w mojej klasie! No ale czemu? Kolejne osoby! Ja wiem, proszę pana! Słucham cię, dźwiękacz! Ekipa, przyjmujemy YouTube. Co? Wyjdź! Ale ja nie chcę! Wyjdź! Zostaw mnie! Albo skończysz jak Freddy Mercury, czyli w klasie z dzieciakami. Genzy finał. Boże, to jest klasa muzyczna! Źle? Pseudo. Tak! To bardzo źle. Tetris Soundtrack. Zamknij się, Pokemonie! Piosenka, która leci podczas resuscytacji serca, to Staying Alive. A tą piosenkę wam teraz zagram na pianinie. Kompletnie nie rozumiem, dlaczego się ludzie mnie boją. Przecież wygląda przystojnie. O co im chodzi? No właśnie o tym mówię. Nie rozumiem tego kompletnie. No dobra, będę grzeczniejszy. Halo, montażysta i reżyser. Dodajcie jakąś fajną muzykę. No. To jest! Czemu krzyczycie? Nie mogę zagrać spokojnie tego Stay Alive. Niech się pan spojrzy. To! Umie ktoś grać Stay Alive, jakby umierał? Nie. Będę grzeczny tym razem, nie wysadzę tej klasy i nikomu nie odgryzę głowy. Dlatego mamy jedno zasadnicze pytanie. Jeżeli o to chodzi, że się skopkałem w kacie, to tak, przyznaję, skopkałem się w kacie na twój widok, ale czego chcesz? Kolejny wariant w tej szkole. Chcę się dowiedzieć od tej klasy, gdzie jest Luferek. Nie wiemy. Dobrze, polubownie nie da rady. Tu powiedzcie, kto jest najbliżej Luferka. Snorlax. Aha, no dzięki, super jesteście. Panie Snorlaxie. Nie Snorlax, tylko Snorlax. Nieważne, gdzie jest pan Luferek? Nie wiem, naprawdę, nie wiem. Mów, gdzie jest Luferek. Właśnie tak, moi mili, to jest właśnie ten moment, kiedy gra się w tą piosenkę, więc już gram. Jezu Maria, ale brzydkie zęby! Gdzie jest Luferek? Mów! Nie mam zielonego pojęcia. To odgryzam ci właśnie głowę. Nie. Jak mi odpowiecie, gdzie jest Luferek, to nikomu krzywda się nie stanie. Dobra, mówcie szybko, albo stawię wam jedynki. No tak nie można. Nie wiem, gdzie jest Luferek, naprawdę. Ja wiem, gdzie jest Luferek. To miałeś nie mówić. Nie będę narażała nauczyciela i naszą całą klasę przez jakiegoś luferka. Ale ty jesteś, no. To się dowiem, zaczną odgryzać głowy. Nie. To gdzie jest luferek? Luferek jest w domu rodziny Adamsów. Czyli to nie jest prawda i jego tam nie będzie. Zabiję cię. Uff! Dobra klasa, kto chce się nauczyć tej piosenki? Ja. O, nic nie zrobię. Muszę go ostrzec. Wednesday? Wednesday! Miałam wizję, bardzo długą wizję. Jaką wizję? Ty masz wizję? Czasami jak mnie się dotknie, to tak, wtedy mam. Musimy szybko iść do twojej szkoły, chodź. Nie ma czasu na wytłumaczenia. Dlaczego mamy iść do mojej szkoły? W twojej klasie grozi wielkie niebezpieczeństwo, Luper, chodź, idziemy. Dobra. Wow, to wasze? Tak. Lecimy. Lufer, nie tak szybko, ja nie umiem tak szybko. Chodź, szybko. Chodź, Roncia, chodź. Wiem, co widziałam w wizji, ale nie wiem, co się widziało po wizjach, ale chodź szybko, musimy pójść do dyrektora. Dobra, Roncia, chodź. Roncia, chodź. O Jezu, ale tu ciemno macie, ładnie tak to wtedy jest. Gdzie jest dyrektor? Gdzie to było? Otwarte. O nie, otwarte. On nie zabrał go chyba. Ale kto go zabrał? Kto? Kogo widziałaś tutaj? Taką ogromną, czarną postać z takimi ohydnymi, żółtymi zębami zresztą. Chyba ich w ogóle nie myje, ale taki ohydny, ogromny. To Venom! To Venom. Kto? Ja cię kręcę. Venom, to jest Eddie Brock. Eddie Brock jest Venomem. Ja cię kręcę. Venomem? A to on jest symbiontem? Ej, ja wiem, dlaczego ty to widziałaś. Ty to widziałaś dlatego, że ja mam od niego symbionta. Ja ciebie dotknąłem i zobaczyłaś tak jakby, co on widział. Lufer, ty jesteś z nim połączony przez to, że masz część jego symbionta na sobie. Jesteś z nim połączony? No tak, najwyraźniej. Skoro widziałam jego oczami, to raczej tak. Ja cię kręcę. O Boże. Dobra, Lufer, nic tutaj nie skóramy już. Musimy iść i się schować przed nim w Nevermore najlepiej. Lecimy do domu, bo już jutro jedziemy, chodź. Zobaczmy jeszcze może salę od muzyki. Okej. Nie, a co tutaj się wydarzyło? Pan od muzyki był duszony, na pianinie tutaj grał. I co? Pamiętasz coś? Pamiętam, że jak go tutaj dusił, to zapytał się klasy, gdzie jesteś i wtedy wyszła MJ i powiedziała, że jesteś u mnie w domu. Co? Dlaczego to powiedziała? Kurde, belemole, niedobrze. O moich rodziców się nie martw, oni takich jedzą na śniadanie, na pewno sobie z nim poradzą. Zresztą oni polują na zombiaki, więc są w prawie. Chodź, idziemy. Powiadamiam tylko moich rodziców też o tym, jak wrócimy. Dobra. Okej, ja wyłączam nagrywanie. Ja się boję, że on wyłapuje to, że ja nagrywam. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie, żeby nikomu nic się nie stało. Zostawcie widzowie. Naprawdę myślałeś, że nie żyje? No nie, po prostu, wiesz, jak wtedy walczyliśmy, to ty mnie wziąłeś pajęczyną, no i mnie tak wziąłeś do siebie i ciebie dźgnęłam. Ale to nie zmienia faktu! W sensie, dlaczego wzięłaś ten miecz, tą szablę, gdzie doskonale wiedziałeś, że jest 10 razy lepsza ode mnie i że mnie pokonasz? Ja nie rozumiem, po co miał być ten test. Nie rozumiem. No wiesz, moi rodzice mają trochę bzika na punkcie właśnie takich rzeczy, dlatego no po prostu chcieli ciebie sprawdzić, czy nie. A dlaczego mnie pogrzebaliście żywcem? Oj, bo oni tak, wiesz, to jest taka, jakby to powiedzieć... Co taka jaka? Tradycja taka u nas w domu. Tradycja w domu, że grzebiecie osoby, które jeszcze żyją? No, nie myśleli, że jesteś martwy. No jak to byłem martwy? Przecież nie miałem rany nawet. Miałeś rany, Lufer. No ale jak to miałem, jak teraz jej nie mam? No bo ten cały symbiont chyba jakoś załatał tą dziurę, nie wiem. Co by się stało, gdybym umarł? Co byś zrobiła? Ty płaczesz? Nie, ja nie płaczę, co za mnie, Lufer? Ale Wednesday, zaraz mamy iść na dół, ja już tam mam plecak. Wednesday! Dlaczego płaczesz? Ej! Ty płaczesz, a dlaczego? Co się dzieje? Jesteś pierwszą osobą, na której mi tak zależy. a moi rodzice chcieli cię pogrzebać, no jak mam się czuć? Zresztą ja nie mam uczuć, więc nie było tematu. Wednesday, chodź tutaj do mnie. To Lufer. Chodź ci przytulę, no nie po... Okej, rozumiem. Zero przytulasów. Zero przytulasów, tak. Kumam, wiem o co chodzi. Nie lubię się przytulać, Lufer. No, okej. To idziemy na dół, bo twoi rodzice już pewnie czekają. Tak, chodźmy. Zielone, zielone, robię sobie zielone, bawię się łańcuchem. Ja śpiewałam zielone, nie czarne. Witaj, Neteo. Wiesz, gdzie mieszka rodzina Adamsów? Rodzina kogo? Znam pewnego Adama. Z czego chcesz? Bo ja wiesz, muszę iść do szkoły. Jeżeli nie powiesz mi, gdzie jest Luferek i gdzie jest rodzina Adamsów, to do szkoły już nie wrócisz. Jest! W końcu coś normalny. To gdzie będziemy mieszkać? Co? Nie mam zamiaru z tobą mieszkać. Będziesz porwany. Ale ja nie chcę w takim razie, wiesz? Nie obchodzi mnie to. To wiesz, gdzie jest rodzina Adamsów, czy nie? Ej, zobacz, patrz, jaki samolocik tam leci! Pomocy! Pomocy! Jakiś wielki czarny pan na mnie poluje! Nie ma żadnego samolotu. Złapię go! Pomocy, pomocy, pomocy! Pomocy! No! Pan zielony mnie chroni! Najlepszy kolor na świecie to jest czarny. Rozumiesz to? Nieprawda, bo zielony. No w sumie ja i tak nie widzę kolorów. Idziesz ze mną. Jesteś już spakowany? Tak, wszystko wziąłem i tak dalej. Mam te prowianty, nieprowianty i tak dalej i no. Książek nie mam, no bo... chyba na miejscu i no. A nie było czarnego plecaka? No nie, nie było, a co? Tam masz chociaż mundurek. Przygotowałam ją na górze w pokoju. Zapomniałam ci powiedzieć, Lufer, sorki. No to idę się przebrać w ten mundurek. A to jest oficjalny mundurek szkolny, tak? Tak. No przynajmniej nie będzie tak kolorowy, przecież oni by go tam zatłukli. Ej, słyszałem to! Dobra, przebieram się. Dobra, mam mundurek. Nie pokazuję go, najpierw pokażę, słuchajcie widzowie, rodzicom Wednesday, czy wszystko jest okej? Jestem! No wreszcie normalnie wyglądasz. Uuu, no, kawaler. Ale przystojnik, znaczy, to dobrze wyglądasz, super. Na pewno? Mogę pokazać widzom? Zdecydowanie. Jaciek nawet rąsi się po... O ku... to jest mundurek szkolny? Ale epicko wygląda. Ja ci kręcę. W ogóle dziękuję, że przygotowaliście mi ten mundurek. To jedziemy, tak? Jedziemy do Nevermore. Bierz plecak. Dobra. I na przyszłość kup czarny. Okej. A jak nie kupisz czarnego, to cię nie wpuszczę do domu. Co? Dlaczego? To ja z tyłu po lewej. Wow. Paxley, ty do bagażnika, jak zwykle. Aha. Tato, otwórz. A, no tak, no właśnie, Pugsley. Ej, się nie jeszcze tatu. To włazi po ci na dachu zawiozę. Już. Nie wypadnie? Chyba nie wypadnie, to jedziemy. Łorusia! Ja cię kręcę. Chyba się. Nevermore jest kozackie, Lufer. O kurde, a w ogóle jakie są przedmioty w tej szkole? Dużo by wymieniać. Ja cię kręcę, nie mogę się doczekać. Ronsia, trzymaj się tam, trzymaj się! Dasz radę, Ronsia. Wow! Czy to ta szkoła? To jest ta szkoła? Wow! Duża jest. Witamy w Nevermore. Nawet uczniowie są. Ja cię kręcę. Ja. To jest najprawdziwsza szkoła Wednesday? No tak. Ja. Podoba ci się, Luferku? Strasznie. Pani mamo Mortisio. To cieszę się. Jak Ronsia skacze. Jeżeli chcecie kolejny odcinek z tego, jak Luferek idzie do tej nowej szkoły, do Nevermore, to zostawcie 4000 łapek w górę. Wbijajcie też na mój drugi kanał w prawym górnym rogu. Trzymajcie się i buja!